Siemano, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ja już kończę wędkowanie, tak jak ostatnio. Nie przywitałem się wcześniej, także ja już wiem, że połowiłem, że bardzo fajnie połowiłem. Przyjechałem planowo, gdzieś tam bardziej z myślą o szczupakach, a połowiłem kilka naprawdę bardzo fajnych zanderków. Były jeszcze jakieś brania, także dzionek na pewno na plus. Nie będę wam przedłużał. Miłego oglądania. No dobra. Dzisiaj pogoda iście szczupakowa. Znowu dojazd na torfowisku. Fajna woda. No suchy to ja dzisiaj nie będę. Po tej chmurce ma przyjść następna i większa. Także nie łudzę się nawet, że pogoda się poprawi. Ale może rybkom to coś zrobi. W końcu mam załamanie pogody po tych upałach. Wczoraj już było trochę zimniej. No dzisiaj już jest naprawdę dość chłodno. I cały dzień właśnie pogoda gdzieś tam nie rozpieszcza. Także no może ruszy to w jakiś sposób zębate rybki. Bo nie ukrywam, że no tak jak było słonecznie, to naprawdę wyniki pod względem szczupaków, no to słabo. Ciężko mi było się dobrać do nich. Także zobaczymy, może im podpasuje. 2,5 godzinki, maksymalnie 3 godzinki jestem dzisiaj nad wodą. Tak jak ostatnio zresztą, podobnie zaczynam. Mam nadzieję, że chociażby wynik się udało powtórzyć. Tak jak ostatnio, nie obraziłbym się, ale wiadomo, najlepiej poprawić. Ostatnio był ładny sandacz, to dzisiaj może ładny szczupak. Zaczynam na Rokiego, 13 cm, główka jigowa, bez świrowania. W kolorze takiego Fire Tigera, trochę ciemniejszego. Nie jakaś mocno jaskrawa guma. Tutaj w tej brunatnej wodzie właściwie rzadko jakiś kolor jest w ogóle widoczny. Ale na spokojnie, będziemy zmieniać, będziemy próbować. Dobra, wiecie co, ja chowam GoPro, będę sobie łowił, najwyżej się założę, po prostu będzie ryba. No patrzcie, schowałem kamerę i mamy sandaczyka. Dobra, muszę go podebrać, bo na łeb to ja sobie nie założę tego GoPro. Kurczę, jeszcze ostatnio nie wiedziałem, że są tutaj sandacze, nie? A teraz już drugi. Słuchajcie, no Rokiego nie widać. Całego go. Wszamał. Smakowało, kolego? No nie za duży, taki 40 parę może. Ale nie jest taki ubarwiony jak ten poprzedni, z poprzedniego odcinka. Ten już jest taki normalny. A mocno zapięty wcale nie jest. Leciutko. Hopla. Ale grzeszny pacjent. Dobra, cyk. Uj. No zobaczcie. Taki kolega. Kurczę, ale sandacze to jest zupełnie coś innego. Te ryby są takie nabite. Pa, pa. No to niespodzianek ciąg dalszy. A słuchajcie, największa jest beka taka, że troszkę przestało mniej padać akurat w tym rzucie. Mówię, kurde. Teraz już mogę założyć kamerę i akurat w tym rzucie mi palnął. No ale dobra, teraz już nie ściągam tej kamery. Co tam? Mówili, że wodoodporne, tak? Chociaż teraz już jej nie mam na gwarancji, to w sumie trochę lipa. Bo już mi nie wymienią, raz mi wymienili. Ale nie zalałem jej, po prostu kliknąłem, słuchajcie. Zainstalowanie aktualizacji. Już mi się kamera nigdy w życiu nie włączyła, nie? Dobra, próbujemy dalej. Kurde, i zaczęło padać. No dobra, damy radę. Teraz porzucamy trochę na wodę. Przeleciałem już trochę brzegów. I zobaczymy z wody właściwie, jak to jest głęboko. No nie jest głęboko. Tak samo jak wszędzie. Także nie ma co świrować nawet z tym, żeby dawać te przynęcie opadać czy coś. To, co cały czas robię, czyli jakieś jednostajne prowadzenie,
jakiś stop, jakaś podbitka. Tu dwa razy szybciej. Jedno mignięcie kołowrotkiem. I tyle. No właściwie i tak dość fikuśnie to prowadzę. Po prostu, żeby nie było jednostajnie. Dobra, jedno fajne, że przestało padać. Jest fajna flauta. Nie wieje w ogóle, przed chwilą jeszcze troszeczkę wiało, a teraz się uspokoiło, naprawdę bardzo jest milutko i przyjemnie. No mam nadzieję, że tak pozostanie. Jak jeszcze zaczną brać, to będzie coś pięknego. Kurczę, co chwilę tutaj widzę pełno bąbli, naprawdę widać, że tej rybki sobie żerują. Muszę tu kiedyś wpaść na białoryb. Naprawdę, kurczę. Teraz po deszczu chwilę się uspokoiło, gdzie się nie obróciłem, to po prostu bąble wyskakiwały. Nie byłem tutaj jeszcze na spławik. Albo w ogóle fiderka, czas kupić swojego pierwszego i coś popróbować. O, i zaczęło padać. Ale tak, to tam jeszcze może padać. Dobra, teraz zmieniłem na kanibala w kolorze wody tutaj. A coś tam go będzie widać chyba. Pira ze drzwi. Coś tam widać, że płynie. I poskaczemy trochę w tych trzcinkach. Będę rzucał dość głęboko. Bo tutaj bardzo fajnie te trzcinki wyskakują. Tak po 3 metry od peletonu, że tak powiem. Takie fajne pojedyncze. Także w te dziureczki będę chciał sobie powrzucać i poskakać tym kanibalem. W sumie mógłbym mu dać trochę mniejszą główkę tutaj, żeby on trochę wolniej opadał. Ale i tak jest ok. Nie jest tutaj w sumie jakoś płytko. Ten brzeg jest na pewno dużo głębszy od tego z drugiej strony. Kurde, był. Było walnięcie. Patrzcie, coś tutaj walnęło w kanibalsona. Dobra, zaparkowałem blisko środka jeziorka i zaczynamy tutaj obławiać. Zobaczymy, co się dzieje na wodzie. No, zatrzymałem się teraz blisko środka gdzieś, także porzucamy sobie teraz na wodzie. Do gry wrócił ten Rocky Fire Tiger, mi się podoba, rybki chyba też go tutaj lubią, także niech sobie działa na spokojnie. Najwyżej później zmienimy na jakiegoś czerwonego. To też mi się bardzo podoba. Jest. Ależ palnięcie. Kurde, to się nazywa palnięcie. O, czuć wagę, powiem wam. Co tym razem? Znowu sandacz? Bez jaj. Kurczę, no to jest niesamowite. Ja nie wiedziałem, że tu są sandacze, a ja tu łowię, kurde, same sandacze. Ale to jest coś pięknego, jak te ryby po prostu biorą. Jaki to jest strzał. Piękny sandał.
I znowu Rokiego. Rokiego, słuchajcie, nawet nie widać. Zmieścisz się? Tak. Zapraszamy. Kurczę, piękny zander, naprawdę. No i zobaczcie, na Rokiego zupełnie znowu nie widać. Kompletnie połknięty. Wszystkie sandacze to takie... To tacy dzielni pacjenci? U was też tak jest? Po prostu każdy, którego tutaj złowię, otwiera pyszczek ładny i czeka, aż go odhaczę i w ogóle się nie rusza. Niesamowite, dobra. Czekaj, ściągamy ci to z tych zębów. No patrzcie. Taki zanderiusz. No nie wiem, ile może mieć. 7 dych? Zaraz go tu zmierzymy. Ale naprawdę te pyski to mają. No zmieści się tutaj tematu. Powiem wam szczerze. No 64 cm. Ale naprawdę ta ryba swoje waży. Powiem wam szczerze. Patrzcie. Piękna rybka. Kurde. Zbroja, a nie łuski. Coś niesamowitego. No dobra, misiak. Tu lecisz. Bios. Kurczę, zarąbiste ryby. No, kurczę, piękny sandacz. Naprawdę super są te ryby. Potężny strzał. Właściwie nie spodziewałem się, że to może być szczupak. Od razu pomyślałem o sandaczu. Kurde, ale naprawdę, nie wiem, czy wszystkie sandacze są dokokrzone, czy akurat na tym łowisku, ale no ryba z 65 cm, ale naprawdę ważyła dość sporo, no to co najmniej był z 2,5 kg, myślę, osobnik na luzaku. Także naprawdę kawał rybska. Dzionek już na pewno udany na ten moment. No w sumie mamy jeszcze, kurczę, mamy jeszcze z godzinkę, także no coś może jeszcze dowalimy, oby. Może się ukuł, ale to raczej był szczupak, też raczej nie za duży. Kurczę, ale no, ostatnie 10 minut powiem wam, że dzieje się. Jest. Jednak powtórzył. Nie, no co ty? Kolejny sandacz. Bez jaj. No ten już nie jakiś wielki. No niesamowite. Dobra, ten kolega już tak Rokiego przynajmniej nie zeżar. No zobaczcie. Śmiało 50-tak. Też nabity. Świetna kondycja tych ryb tutaj. Ale się nastroszył pięknie. Super ryby, naprawdę polubiłem sandacze. Będzie jeżdżone, widzowie, będzie jeżdżone. Dobra, kolego. To już koniec naszego spotkanka. Trzymaj się jak najlepiej. Bas. Rok już skatowany.
nie przez szczupaki, tylko przez sandacze. Nie no, ale super, słuchajcie, bo ja na dobrą sprawę nie miałem łowiska żadnego sandaczowego. To jest moja nowa woda, gdzieś tam odkryta w tym roku. I bardzo się cieszę, że tutaj mogę sobie sandacze połowić. I to są piękne sandacze. No mówię, to nie są takie śledzie przede wszystkim. No jak już walnie, to ta ryba jest po prostu nabita. No. Takie koksy, że szok. No dobra, jeszcze jest 45 minut myślę, albo 40 mamy. No także spróbujemy coś dowalić. Słuchajcie, tutaj są naprawdę piękne szczupaki. Naprawdę piękne okazy można tutaj połowić. Mi jeszcze się nie udało, ale no chciałbym tutaj taką złotą 80 trzasnąć. Wiem, że są i że nie trafiają się wcale jakoś tam, wcale rzadko. Przynajmniej w okolicach maja. Nie wiem, jak na koniec czerwca. Ale biorą sandacze, kompletnie nie narzekam. No powiem wam, że bardzo klimatycznie się zrobiło. Bardzo fajnie się łowi. W takim giełce. Bardzo fajnie to wygląda. Ja to przynajmniej bardzo lubię. Czasami jak ona tak zastyga w miejscu, jeszcze jak przywieje wiatr, to takie tornada się z tego robią. To już w ogóle zajebiście wygląda. No jeszcze jednego, jakbym strzelił sandacza bądź szczupaka, to by było super. Mamy jeszcze tak dobre 20 minut. No, także bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. Zostawcie coś po sobie, jak już zostaliście do tego momentu. No co, do następnego. Mam nadzieję zająć się jakimś białorybem, żeby jakoś to urozmaicić, bo na razie mam w sumie niezmontowane same odcinki ze spinningu. Także coś tutaj trzeba będzie z białorybem wjechać. Są w planie jakieś liny i to cały czas o tym myślę, ale jakoś ciężko jest się zabrać, zanęcenie i tak dalej. Także do następnego. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Cześć.